Coraz mniej czasu na zgłoszenie swojego udziału w świątecznych inicjatywach. W bloku ogłoszeń oprócz oferty WDK, informacja z Urzędu Skarbowego oraz Wąbrzeskiej Biblioteki. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie serdecznie zaprasza do korzystania z kodów do Legimi. W związku ze zmianą konsorcjum na grudzień placówka ma podwójną porcję kodów. Miłośnicy czytania e-booków i audiobooków mogą zgłaszać się po kody do siedziby biblioteki przy ulicy Matejki 11B. Petentów Urzędu Skarbowego w Wąbrzeźnie zachęcamy do umawiania e-wizyt w placówce w dogodnym dla siebie dniu i godzinie, unikając czekania w kolejce. Na wizytę można umówić się elektronicznie dzięki systemowi rezerwacja wizyty, telefonicznie dzwoniąc pod numer 56 689 0507 lub podczas osobistej wizyty w urzędzie w punkcie rezerwacji wizyt. Od 24 października punkt pobrań wymazów w kierunku obecności SARS-CoV-2 znajduje się przy Wąbrzeskim Domu Kultury przy ulicy Wolności 47, wjazd alejką od strony osiedla generała Hallera. Punkt pobrań naprzeciwko wejścia do multimedii. Wyjazd za budynkiem WDK alejką od strony Tesco. Ze względu na reżim sanitarny osoby korzystające z drive-thru proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 798 038 364. Badania wykonywane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 13 do 16 oraz soboty i niedziele w godzinach od 10 do 12. Kawiarnia Styl, mieszcząca się w Wąbrzeskim Domu Kultury, zaprasza do korzystania z oferty dań na wynos. Atutem kawiarni jest szeroki wachlarz oferowanych usług oraz tradycyjnej polskiej kuchni, a także wieloletnie doświadczenie. Zamawiających zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego. Zbliżające się święta to czas wyjątkowy. To właśnie wtedy zaczynamy przygotowywać ozdoby, upominki i inne dekoracje związane z nadchodzącym czasem. Aby pokazać te wyjątkowo klimatyczne chwile, Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza do udziału w wojewódzkim konkursie fotograficznym online Wąbrzeźno pachnące świętami. Zdjęcia w rozszerzeniu JPEG należy przesłać mailowo w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia. Magiczny czas niech zbliża nas. To tytuł muzycznej inicjatywy, do udziału w której zapraszamy dzieci i młodzież do 18 lat. Prezentacjom najmłodszych mogą towarzyszyć rodzice, dziadkowie lub rodzeństwo. Stwórzmy wspólnie świąteczne wydarzenie z muzyką w tle. Zadaniem uczestników przeglądu jest nagranie wykonanej przez siebie piosenki o charakterze świątecznym i przesłanie nagrania do WDK. Wymagany jest jeden utwór muzyczny o charakterze świątecznym, program do 2 minut. Termin nadsyłania nagrań mija 14 grudnia. Miłośników słodkich wypieków zapraszamy do udziału w konkursie kulinarnym na wykonanie świątecznego piernika. Wykonane ciasto lub ciasteczka trzeba będzie dostarczyć do Wąbrzeskiego Domu Kultury, a zdjęcie wypieku przesłać na adres mailowy. Udział w planowanym wydarzeniu mogą wziąć mieszkańcy powiatu wąbrzeskiego bez względu na wiek. Na pierniki organizator czeka 16 grudnia. Powodzenia! Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza wszystkich chętnych z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w konkursie online pod tytułem Szopka Bożonarodzeniowa. Praca powinna nawiązywać do tradycyjnych wierzeń bożonarodzeniowych oraz zawierać elementy charakterystyczne dla miasta. Każdy uczestnik konkursu, oprócz dostarczenia pracy w formie przestrzennej, musi wykonać również jej zdjęcie i wraz z niezbędnymi załącznikami, których wykaz znajduje się w regulaminie, przesłać mailowo do 11 grudnia. Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza wszystkie osoby, które chcą zostać wolontariuszami lub pomóc przy organizacji 29. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się 10 stycznia 2021 roku. Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Wąbrzeskim Domem Kultury.
Jeszcze raz zachęcam do skorzystania z oferty lokalnych placówek. W ogłoszeniach to już wszystko.